Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na relację z targów Poznań Game Arena 2014. W tym roku targi rozpoczęły się 24 października, był to VIP Day, czyli dzień zamknięty dla prasy, dla youtuberów i innych osób, które na przykład były chętne zapłacić 100 zł za bilet wejściowy. 25-26 października były natomiast dniami otwartymi, gdzie mógł wejść każdy. Oczywiście każdy, kto kupił bilet. Co było ciekawego w tym roku? No cóż, targi się rozrastają. W tym roku były aż 4 hale praktycznie wypchane po brzegi. Dopisała także ogromna liczba wystawców. Mogliśmy obejrzeć mnóstwo nowinek technologicznych, jakichś sprzętów mniejszych lub większych, zagrać w kilkadziesiąt fajnych gier oraz oczywiście nie zabrakło też hostes. W tej relacji nie opiszę Wam całych targów, ponieważ na to by nie starczyło zapewne kilku godzin filmu. Natomiast powiem Wam, co moim zdaniem było najfajniejsze w tych targach, co mi się najbardziej podobało. Tak więc jedziemy. W sumie pierwsze ciekawe stoisko, na które trafiłem, to było stoisko firmy SteelSeries, podzielone na kilka sekcji. Była sekcja turniejowa, gdzie mogliśmy spotkać najbardziej znanych graczy ligowych, współpracujących oczywiście ze SteelSeriesem. Był też bardzo fajny sklepik SteelSeriesa zaopatrzony po brzegi, najlepszy sprzęt gamingowy tej firmy. Przy okazji sprzęt był w atrakcyjnych cenach. Była też sekcja poświęcona sprzętowi firmy Rokat i także taka część prasowa, gdzie mieliśmy wystawiony praktycznie cały sprzęt SteelSeriesa dostępny obecnie w sprzedaży, łącznie z, uwaga, nowymi SteelSeries Siberia V3. Miałem okazję te słuchawki przymierzyć, wziąć do ręki, dokładnie obejrzeć. Powiem Wam, że zrobiły na mnie ogromne, pozytywne wrażenie i po prostu nie mogę się już doczekać, aż będę mógł je przetestować w domowym zaciszu. Tak więc SteelSeries w tym roku pokazał się z naprawdę dobrej strony. I jeszcze jeden fajny akcent związany z tą firmą. No tutaj chyba nie trzeba nic dodawać, widoki mówią same za siebie. Podczas targów także niejaki Hubert Blech, zwany Gordonem, podjął próbę pobicia rekordu świata w długości grania w grę. W jego przypadku do pobicia było ponad 135 godzin, a grał w Sniper Elite 3 Afrika. To bicie rekordu jeszcze w tym momencie trwało. Jak też pewnie zauważyliście, już w piątek na VIP Dayu nie brakowało cosplayowców. Chociaż odniosłem wrażenie, że mimo wszystko w poprzednim roku tych ludzi przebranych za postaci z gier było jeszcze więcej. A tu już widzimy stoisko firmy Hama, które już w pierwszy dzień zostało okrzyknięte najładniejszym stoiskiem targów. Hama jest dystrybutorem kilkunastu różnych marek. Jak było widać, SanDisk był naprawdę fajnie promowany. Przy okazji test najnowszego dysku SSD SanDiska macie też u mnie na kanale. Nie zabrakło także bardzo popularnych marek promowanych przez Hamę, czyli chociażby Skullcandy czy Beats by Dr. Dre. Hama oczywiście promowała także własne produkty, czyli akcesoria i sprzęty gamingowe dystrybuowane pod marką Hama. Z tym, że mieli najładniejsze stoisko na targach, w pełni się zgodzę. Przy okazji było też najlepiej nagłośnione i obsługiwane przez profesjonalnych DJ-ów. Szczerze powiedziawszy, stoisko Hamy zachwyciło mnie już 2 lata temu. Było bardzo dobrze, fajnie zrobione. Przy okazji też były naprawdę fajne hostesy. Rok temu były bardzo roztańczone, było dużo muzyki, dominowały konsole i akcesoria do konsol. Natomiast w tym roku po prostu przeszli sami siebie i zrobili naprawdę super stoisko, które przyciągało mnóstwo uwagi i ludzie w jego obrębie naprawdę świetnie się bawili. Za sprawą muzyki, wystroju, hostes i oczywiście sprzętu, który był pokazywany. Tak więc dominowały słuchawki i akcesoria do komputerów PC, do konsol. Natomiast nie zabrakło także najnowszych gamingowych akcesoriów firmy Rappu, czyli serii V-Pro. Na moim kanale widzieliście ostatnio recenzję świetnej myszki laserowej V900 oraz klawiatury mechanicznej Rappu V500, które oczywiście też było można obejrzeć sobie dokładnie na targach PGA. Seria ta obejmuje jeszcze kilka naprawdę fajnych, ciekawych sprzętów. Mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli je zobaczyć także u mnie na kanale w testach. Nie zabrakło także akcesoriów serii U-Rage, które mogliście u mnie na kanale zobaczyć wielokrotnie, czyli myszki, klawiatury, słuchawki i gamepady. Pokazano także sporą ilość głośników mobilnych
różnych marek, które są w obecnych czasach bardzo, bardzo popularne. Można było zobaczyć także najnowsze słuchawki firmy COS, które mam już okazję i przyjemność testować. Jeśli chodzi typowo o markę Hama i akcesoria gamingowe, to też dostrzegłem coś nowego. Jest to myszka stworzona z myślą o graczach grających w gry MMORPG. Troszeczkę podobna chociażby do myszek Razera czy firmy Gigabyte. Nieco dalej można było znaleźć kilka dron wyposażonych w nic innego jak najnowsze kamerki GoPro Hero 4 nagrywające w rozdzielczości 4K. A to już stoisko firmy Tesoro. Co prawda nie robiło aż takiego wrażenia jak rok temu, natomiast było po brzegi wypchane świetnym sprzętem gamingowym. Z nowych klawiatur na pewno ciekawe były klawiatury Excalibur oraz Tizona z odłączaną klawiaturą numeryczną. Poza tym klawiatury były także wystawione, dlatego mogliśmy je sobie obejrzeć dokładnie, podotykać, sprawdzić jak pracują przyciski, jak wygląda podświetlenie. Tak więc zbliżając się powoli do podsumowania tej relacji, myślę, że targi Poznań Game Arena 2014 były całkiem udane. Wydaje mi się nawet, że lepsze niż rok temu lub przynajmniej porównywalne. Z tego co wiem, frekwencja dopisała, wręcz momentami wstrzymywana była sprzedaż biletów, po prostu za dużo jednocześnie było ludzi na halach. I w sobotę dało się to bardzo, bardzo dobrze odczuć. Ścisk był straszny, przemieszczenie się od jednej hali do drugiej zajmowało czasami kilka minut. Kto z Was był, ten wie jak było. Przy okazji mogliście oczywiście spotkać mnie, Dawida i innych członków redakcji wideotesty.pl. Mogliście zamienić słowo, zrobić sobie zdjęcie. W przyszłym roku oczywiście też jak najbardziej tam będziemy, dlatego będziecie mieli okazję znów zobaczyć mnie, Dawida czy innych youtuberów, chociażby takich jak Szakal. Mam wrażenie po tej trzeciej edycji, po dłuższej przerwie, że targi Poznań Game Arena na stałe wróciły już do harmonogramu międzynarodowych targów poznańskich. Dlatego na pewno odbędą się za rok. W przyszłych latach podejrzewam, że będzie podobnie, ponieważ naprawdę zainteresowanie tymi targami jest coraz większe, przychodzi coraz więcej ludzi, coraz więcej wystawców pokazuje swoje sprzęty, swoje nowości na tych targach i to bardzo dobrze świadczy, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeśli ktoś z Was był na tych targach, to jak najbardziej zapraszam do aktywności w komentarzach. Wypowiedzcie się Waszym zdaniem, jak było, co się podobało, co się nie podobało. No i widzimy się w przyszłym roku. Dziękuję Wam za obejrzenie tej relacji i pozdrawiam Was. Cześć!